Cześć, witajcie. Z tej strony Huszek, witam was w kolejnym odcinku Minecraft Solo. No i tak, w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie na dół do tego dungeonu. Tutaj jest gdzie ta małpa, jeszcze tepnąłem przed chwileczką, ponieważ zebrałem sobie jeszcze takie najpotrzebniejsze rzeczy. No i udamy się tam w dół. Oczywiście tutaj kawałka drzewa nie mamy, pamiętacie, że jest ciołem. Okej. Tutaj dirt. Okej. No i jest tam pierwszy nas zawodnik, którego trzeba ubić. A paszą won. Dobra, i pasuje tutaj wbić do środeczka. Mamy tam wejście mamy, dobra. Ogólnie słychać dużo mobków. Okej, no to wbijamy. Ten odcinek dzisiejszy będzie od razu mówię troszeczkę krótszy, ponieważ nagrywam go dosyć późno czasowo dla mnie. I niestety, what the fuck? I niestety nie mam możliwości nagrać tak jak ja bym chciał. Cholera no. Aha, dobra, okej, to mamy. No to zrobimy w ten sposób. Lender, jasno. Na razie nie biorę tamtego sobie miecz, chociaż mocno. Widzę, że ten jest taki, że ładuje na wszystkie od razu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, tam się wykończył nawzajem. Okej, chodź. Jasna pała, no. Ubij ich. Żarcie. Dobra. Teraz chwilkę poczekaj, nie nam się życie zregeneruje. Haha. Muszę sobie zrobić stół do enchantingu. Dobra. Światło. Tam są następni, cholera jasna. Tutaj też sobie rozświetlimy. Co by się tutaj nic nie okuciło. Oh shit. Jeszcze mi miecz będzie wyrzucał. Dobra, jest, fuck jest. Jeszcze mnie zatruł. Okej, co z niego wypadło? Fire protection, projektem. Dobra, nic specjalnego w zasadzie. O, mamy buteleczkę z healing potion. A drzwi to ja nie potrzebuję. Dobra, to wbijamy. A, tu mamy zejście niżej. Okej. Kurka, następny. Kills that blacks darkness. Będzie nas zaciemniał. Fucking bitchin. Yo, chodź. Chodź. Wiedziałem, że nas zaciemni. Dobra. Ulalemy go. Okej, co myśmy dostali od niego? Sztabkę żelaza, tak? O to wychodzi. Czyli też znowu nic specjalnego. Jedzonko. Tam jest następny. I kurde, tam znowu jest następny jakiś ten. Zenchantowany. Jest ten sam. O kurde, oni jeszcze mają bomby.
pierdziele. Jeszcze szczur. Szlak, jasny. To sobie wypijemy. Okej, jest git. Są mi następni. Znowu! Co tu jest, kurde? Dobra, zajobaliśmy tamtego, ale nic nie widzę przez chwilę. Dobra, już widzę. Chodźcie wszyscy do kupy. To wszyscy zostaniecie w pysk. Dokładnie tak. Cholera, żeby nas tylko nie zabili. Pieprzę to. Dobra. Chociaż z takim dobrym mieczem i cholera jasna, nie jest tak łatwo z nimi. Patrzę, tam jest jeszcze jakiś jeden dungeon. W prawym górnym rogu. Nie? Trzeba będzie obadać. Ale wszędzie mi... sobie mogę to powymieniać, bo przecież tu mamy przynajmniej... ulepszone. Uenchantowane. Dobra. What the fuck? Wyprzony szczur. Okej. Gdzie się tam chowasz? What the fuck? Dobra, musimy tam wejść, a tam jest ten creeper. Ender creeper. What? Okej. Się tepnął. O, skrzynki. O, lepsze butki. Protection. Widzę, że tutaj nic zbytnio nie ma, ale te butki ironowe sobie założę. A te zostawię. Siedzą. Ten będzie pił. Wiedziałem, że będzie pił. Umrzej, żeż w końcu. Dobra. Jedzenie. Okej, myślę, że tutaj mamy raz, dwa, trzy pomieszczenia jakby. Hello? O, i pająk. Ten będzie pił. Mhm. Żeby im, kurczę, nie dać pić tego trunku. Właśnie tego. Dobra, już wam świecę. Co by było jaśniej. Okej, wypadło coś ciekawego. Oko pająka. Dalej jest nic specjalnego. Kurczę, no. Jesteśmy w tym korytarzu. Teraz przejdziemy do tego pomieszczenia tutaj, okej. Jep. O. Trochę ich dużo i powiem, że są mocni. Dobra, tamten padł. Wychodzę.
Cholera jasna. Przylazł do mnie, ale ja bym się nie... O, diamond wypadł. Ten cholerni są... Au! Chodź, chodź, chodź. Cwaniak! Chodź, ja nie mam łuku żadnego. Fucking bitch, no. A przydałby mi się łuk, jak nic. Au, no kuźwa. Patrz, co za menda. No szybciej to, że cię regeneruj się, no. Come on. Jeszcze piję. To muszę mu zrobić wjazd na house od razu. O, właśnie tak. Dobrze. Podejrzane. Wyważymy drzwi. Oh, fuck. Oh, shit. Jest ziomal. Dobra, to trzeba sobie tutaj zjeść teraz. I idziemy go prać. Hello, hello. Ile masz życia? A, szybko padniesz. Dokładnie, to było dobre. Mamy ten. Make rope. Dobra. No to okej, jeszcze sprawdzę sobie co w skrzyniach. O, no w skrzyniach już lepsze rzeczy. Takie drzwi to zostawię. Cukier też. Ze stone'a to nawet nie będę brał. Po cholerę mi stone'owe gówno. Dobra, i to wszystko? To wszystko tyle już? Więcej nic nie ma? Marble. No, no to wychodzi, że więcej już nic nie ma. O, tam jeszcze diamondy leżą, patrzcie. Czyli ogólnie boss szybko poszedł. Bez jakichś tam komplikacji. No tak, no bo w sumie myśmy i tak dużo, tą dużą małpę zabili, więc nie mogło być tak, że pod dungeonem tym drzewem. O, oh, shit. Cholera. Wilczek. To nie mogło być tak, żeby po prostu pod dungeonem tym z drzewa był nagle, nie wiadomo. Oh, fucking! Nie wiadomo jak silny boss, nie? To też on daje po jednym, fuck. Dobra. Szajze, 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 szajze. Dawaj, 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 dawaj do domku. Powiem tak, że... Dobrze, że mu zwialiśmy. Teraz tylko dojść cało do domku. Żeby nas tu nic nie dojechało. Drzewce, kunie. Domek, widać już. O, fuck! Co jest? Oszukują. Fuck! Mapka się jeszcze nie doładowała. Niech to szlak trafi jasny. Nawet mi tu nie potoć. Mam mało życia. Zginiesz jak kuń.
Mówiłem. Dobra, se zjem. Słyszę zombiaka. A, tu jest. O, cholera, patrzcie, będę musiał obejść. Ewentualnie po prostu sobie tutaj. Co on taki niezniszczalny? What the fuck? Ewentualnie po prostu sobie tutaj zakończymy. Tylko znajdę jakieś bezpieczne drzewo. O, dokładnie, na przykład to. Tak, i tutaj sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Tak jak mówiłem, mam troszeczkę mniej czasu. To zobaczymy się we wtorek. We wtorek w kolejnym odcinku. Pewnie już tego czasu będę miał nieco więcej. I cóż, no i pewnie wrócę sobie do domku, bo ta mapka mi się tutaj tam doładuje. Także cóż, jeżeli wam się oczywiście podobała walka w dungeonie, to zostawcie łapkę w górę, komentarz dalej i do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa.